Cześć. Dziś zapraszam Cię do omówienia kolejnej części matury pisemnej z języka angielskiego, jaką jest zrozumienie tekstów pisanych, a więc tak zwane reading comprehension. Przy okazji link do pliku PDF zawierającego dłuższe teksty oraz klucz odpowiedzi znajdziesz w opisie pod filmem. Zaczynajmy. Łączna długość tekstów. Na maturze podstawowej to przedział 1200-1450 słów. Na maturze rozszerzonej to przedział 1600 do 1800 słów. Na maturze podstawowej za część Reading Comprehension możesz uzyskać maksymalnie 33%, natomiast na maturze rozszerzonej maksymalnie 30% z całości arkusza egzaminacyjnego. Jakie typy zadań? Po pierwsze, zadania otwarte, a zatem zadania, w których to ty musisz samodzielnie sformułować odpowiedzi. Do takich zadań należą zadania z lukami, teksty z lukami, względnie odpowiedzi na pytania. Zobaczmy teraz na przykłady zadań otwartych, jakich możesz spodziewać się na egzaminie maturalnym. Po pierwsze, zadanie z lukami, jest to całkowicie nowy typ zadania. Musisz przeczytać tekst i uzupełnić jego streszczenie. Uzupełnienie luk, w tym przypadku od 8.1 do 8.4, musi być zgodnie z treścią tekstu, tak, aby jak najlepiej, najbardziej precyzyjnie oddać jego sens. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy. Tekst do tego ćwiczenia znajdziesz we wspomnianym pliku PDF linkowanym w opisie pod filmem. Innym przykładem zadań otwartych są teksty z lukami. Dostajesz tekst, z którego usunięto 4 zdania. Musisz wpisać w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie od A do E, w taki sposób, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Kolejnym przykładem zadań otwartych, stanowiącym całkowicie nowy typ zadania maturalnego, są odpowiedzi na pytania do tekstu. Musisz przeczytać tekst, a następnie odpowiedzieć na pytania do tekstu. Tekst do tego ćwiczenia również znajdziesz w pliku PDF linkowanym w opisie pod filmem. Innym typem zadań, których należy oczekiwać na maturze, to zadania zamknięte. Tym razem w zadaniach zamkniętych musisz jedynie wybrać jedną z podanych odpowiedzi. Do zadań zamkniętych należą zadania na dobieranie i zadania wielokrotnego wyboru. Uwaga! Począwszy od roku 2023 w części Reading Comprehension nie będzie już zadań typu prawda-fałsz. Przyjrzyjmy się zatem zadaniom zamkniętym. Pierwszy typ to zadania na dobieranie. Masz przeczytać tekst, który został podzielony na 4 części, od A do D, oraz pytania go dotyczące. Do każdego pytania musisz dopasować właściwą część tekstu. Ale raz jeszcze musisz uważać, gdyż w jednej części tekstu znajdują się odpowiedzi na 2 pytania. Tekst do tego ćwiczenia znajdziesz w pliku PDF linkowanym w opisie pod filmem. Innym przykładem zadań zamkniętych są zadania wielokrotnego wyboru. Otrzymujesz tekst, z podanych odpowiedzi musisz wybrać właściwą, zgodną z treścią tekstu, zakreślając jedną z liter A, B, C albo D. Tekst do tego ćwiczenia znajdziesz w pliku PDF linkowanym w opisie pod filmem. Czekamy na Twój komentarz. Napisz, które z tych zadań wydają Ci się szczególnie trudne. Może masz jakiś pomysł na to, jak skutecznie radzić sobie z czytaniem ze zrozumieniem? Koniecznie daj nam znać w komentarzu. Dzisiejszy materiał to kolejny z serii filmów, w których omawiamy poszczególne części matury pisemnej z języka angielskiego. Wkrótce pojawią się następne. Aby ich nie przegapić, zasubskrybuj nasz kanał. Zapraszamy Cię do Encjo. U nas dużą uwagę do tego przykładamy, żeby mówić po angielsku, żeby się z tym językiem oswajać, przełamywać. Po to skrupulatnie dobieramy małe grupy o podobnym celu, motywacji, wieku itd. Dołącz do nas stacjonarnie w Bochni lub online. Bye!